Dzisiaj odbywało się kolejne posiedzenie grupy roboczej dotyczącej problemów demograficznych. To jedna z grup powołanych przez naszą grupę polityczną, która się zajmuje poszczególnymi problemami, politykami europejskimi. Mieliśmy wykład profesora z Sorbony, z Paryża, profesora Dumonta na temat właśnie problemów demograficznych. On mówił o zimie demograficznej, która ogarnęła Europę, pokazywał niezwykle ciekawe statystyki, a następnie usiłował jakby również sformułować pewne zalecenia polityczne, powołując się też na przykład swojego kraju. No Francja, jak wiadomo, ma najwyższy wskaźnik Europy najwyższy wskaźnik urodzin w Europie. Potem odbyła się dyskusja, było paru posłów ze Słowacji, z Czech, z Bułgarii, z innych krajów. Była dosyć ciekawa i ożywiona dyskusja na ten temat, co możemy zrobić i czy istnieje również europejska polityka rodzinna. Były pewne bardzo konkretne zalecenia, jak taka polityka powinna wyglądać, żeby była skuteczna. Pan profesor Dumont pokazywał, że to musi być polityka bardzo kompleksowa, łącząca, właśnie nastawiona na rodzinę. Mówił o różnicy między polityką rodzinną a socjalną, że należy na przykład wspierać, to też się powtarza w naszych wykładach, należy skoncentrować na przykład na wspieraniu, jeżeli chodzi o dodatki rodzinne na dziecko, żeby na drugie dziecko, nie na pierwsze. Prawda, że jest sprawa połączenia oczywiście kariery zawodowej, że nie należy wspierać par, prawda, czy tylko rodzinę. No, zwraca uwagę też na pewne czynniki kulturowe, ale generalnie no, był to taki wykład, który zrywał z takim pesymistycznym przekonaniem, że trendów demograficznych nie da się odwrócić i że działania polityczne nie mają znaczenia, ponieważ wyraźnie nasz referent wskazywał, że jest duża różnica między poszczególnymi krajami europejskimi. Mówiliśmy też o emigracji, czy emigracja jest sposobem rozwiązania kryzysu demograficznego. Pan profesor był dosyć sceptyczny. Zakończył bardzo ciekawą uwagą, że każde państwo w zasadzie uprawia politykę rodzinną, nawet jeżeli jej w sposób jawny nie uprawia, że bywają takie polityki ukryte. I moim zdaniem, przypuszczam też, tutaj chyba wiele osób podzielało to zdanie, ale właśnie to też pan profesor Dumont powiedział, że również Unia Europejska prowadzi, chociaż nie ma w tej dziedzinie kompetencji, w pewien sposób ukrytą politykę rodzinną, która jednak rodzinie, rozwojowi rodziny, a w związku z tym też przezwyciężaniu owej zimy demograficznej nie sprzyja. Donc la situation de l'Europe se caractérise aujourd'hui par ce que j'ai appelé l'hiver démographique, c'est-à-dire qu'il y a une fécondité très inférieure au seuil de remplacement des générations depuis plusieurs années, et donc que l'Europe vieillit rapidement. Les tendances démographiques pour le futur, c'est malheureusement le prolongement de cet hiver démographique, avec au sein des pays de l'Union européenne, certains dont la fécondité est moins abaissée pourraient voir continuer une augmentation de leur population. En revanche, pour la moitié des pays européens, nous avons plus de décès que de naissances. Alors, les différences de fécondité sont considérables, puisqu'elles peuvent varier de 60% entre les pays les moins féconds comme la Pologne et les pays les plus féconds comme la France. Et les raisons sont des facteurs culturels, mais aussi des facteurs politiques. Les différences de politique familiale ont des conséquences sur la fécondité. Les pays européens qui font le plus en politique familiale ont les fécondités les plus élevées, et les pays européens qui font le moins en politique familiale ont les fécondités les plus faibles. Une bonne politique familiale, c'est une politique qui donne la liberté de choix aux couples, de choisir le nombre de leurs enfants. Donc cela suppose de mettre en place des politiques familiales qui compensent les inconvénients des charges familiales, qui permettent de mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale, qui permettent de développer une politique familiale de logement
pour que les couples puissent facilement agrandir leur logement s'ils souhaitent agrandir leur famille. Et c'est aussi une politique qui a des règles fiscales qui ne soient pas défavorables aux familles. Alors, l'Union européenne, selon les traités, n'a pas à avoir de politique familiale. Mais en même temps, si l'on lit l'ensemble des règlements et des directives de l'Union européenne, on est amené à constater que ces directives et ces règlements ont des effets sur la vie des familles au sein de l'Union européenne. Donc, il y a, de façon implicite, des décisions qui relèvent de la politique familiale au sein de l'Union européenne.